Mówimy o tym, co dzieje się blisko ciebie. Proszę Państwa, oprócz łącza wideokonferencyjnego uruchomione zostały również łącza telefoniczne z naszymi żołnierzami w Kosowie, Bośni i Hercegowinie i Republice Środkowoafrykańskiej. Proszę Państwa, 4 grudnia w polskiej bazie White Eagle w Bagram miała miejsce uroczystość zakończenia działalności 15. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie i tym samym zamknięcia udziału polskich żołnierzy w składzie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Dodajmy, że trzon 15. zmiany stanowili żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej z Opolu. Generał Brygady Andrzej Tus, dowódca 12. zmiany. Generał Brygady Marek Sokołowski, dowódca 13. zmiany. Generał Brygady Cezary Kogla-Śliński, dowódca 14. zmiany. Pułkownik Adam Słodczyk, dowódca 15. zmiany. Naszych żołnierzy w przyszłym roku będzie szkoliło nadal Afgańczyków. Przyjmijcie też, drodzy Państwo, najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, żeby to były święta z takim poczuciem rodzinnego szczęścia, z poczuciem pokoju. Życzę, aby nowy 2015 rok, który na pewno będzie trudny, bo nie ma łatwych lat, zwłaszcza w tej sytuacji międzynarodowej, był dla wszystkich żołnierzy, dla ich rodzin rokiem wielkiej satysfakcji i dumy z tego, że noszą mundur polskiego żołnierza. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Bardzo dziękujemy panu premierowi. Prosimy o zajęcie miejsca na widowni. Niebawem rozpoczniemy koncert najpiękniejszych polskich. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Halo, halo, panie majorze, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Proszę bardzo, oddajemy panu głos. Słucham. Szanowny panie premierze, drodzy państwo, witam państwa z bazy Butnir w Sarajewie, w miejsce, gdzie na co dzień stacjonują żołnierze sił Międzynarodowej Unii Europejskiej EUFOR. I niezmiernie miło prosić państwa na tak wspaniałym koncercie świątecznym. W imieniu pana, dowództwa, żołnierzy i pracowników wojska polskiego kontyngentu wojskowego w Indii, pragnę złożyć serdeczne.
bardzo nisko. Panie pułkowniku, pan pułkownik Leon Andrzej Stanoch jest z nami. Jeśli pan nas słyszy, oddajemy głos. Tak, słyszę bardzo dobrze. Panie premierze, panowie generałowie, szanowne rodziny wojskowe, witam ze stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej Bangui. To właśnie w dniu dzisiejszym przejąłem obowiązki dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego od pana pułkownika Stręka. W czasie dzisiejszego spotkania wigilijnego z samego gorącego serca Afryki w imieniu własnym i wszystkich żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego życzę spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Panie pułkowniku, prosimy. Panie premierze, liście zgromadzeni panowie generałowie, zaproszeni goście według godności pełnionych funkcji i przede wszystkim drogie nasze rodziny. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym zwykliśmy się spotykać, gromadzić wokół stołu, cieszyć się swoją obecnością. No, w tym roku nie jest nam dane przeżywać tych chwil wspólnie. Bądźcie jednak przekonani, że nasze myśli, nasze serca są cały czas przy was, że za wami tęsknimy i niezmiennie was kochamy. Bądźcie też pewni, że dokładamy wszelkich starań, żeby wrócić do was po zakończonej misji cali i zdrowi. Nie jest tutaj tak źle. Nad nami cały czas świeci słońce, wokół piękne, oświeżone szczyty. Tak naprawdę niektórzy dużo za to płacą, żeby żyć w takich warunkach. Oczywiście nie tylko pejzażem tutaj żyjemy. Mamy wiele zadań mandatowych i innych, zleconych. I czasem, co możecie stwierdzić, występujemy w filharmonii. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, panie pułkowniku, prosimy. Nie, nie, to jeszcze nie koniec. To była tak zwana... Słuchamy, słuchamy. Drodzy Państwo, pozwólcie złożyć sobie życzenia ciepłych, rodzinnych świąt, a także szczęśliwego, pełnego Bożej opieki nadchodzącego roku. Niech smutek rozłąki niepostrzeżenie zamieni nam się w radość spotkania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak. Zajemnie się widzimy, drodzy Państwo. To były piękne życzenia z Afganistanu.